Dziękuję za nominację Emasowi, Kamilowi, Karemu oraz młodemu G. To jest moje Hot 16 Challenge w starym stylu. W dobrych ludzi, złotówka do złotówki dla tych, którzy wstają z łóżka, by się trudzić dla nas, bo świat oszalał od wirusa, choć niektórych nie dopada, pachnąc buchan to szacunek dla Solara, bo dobro trzeba pomnażać nadal, a po rachunek powinniśmy iść na wieską, bo jak psuje się codzienność, to na TV płacą lekko, a to nonsens. Pieniądze nie dają szczęścia, wiem to, ale dzisiaj mogą uratować zdrowie, a niby jest na wszystko, to dlaczego nie ma sprzętu na COVID? A rolą mediów jest pieprzyć o tym, czy będą wybory, waszej się przyszłość, a spory ciągle domeną dla wielu, dziś jest mi przykro, jak patrzę na bohaterów, co walczą, bo nic nie wiemy na serio, tyle co ktoś nam pozwoli i w niepewności nie woli, idziemy w ciemno, więc życzę wam świadomości i zdrowia. Nie każdy Polak pozna jedność, tylko ona może nas uratować. 2020 ciemność, jesteśmy tylko szarym tłem dla tego świata. 2020 jedność, róbmy swoje dobro, wraca. Nie każdy Polak walczy dla Polaka, by codzienność była lepsza. Dajmy ludziom dziś od siebie trochę serca. Po latach będzie ciężko nas wspominać, to na pewno, ale za masz życie dla nas, na piątaka, ważny cel, brat dla brata. To było nasze Hot 16 Challenge. Po nagraniu dowiedziałem się także o nominacji od Majo, za którą również dziękuję. A moje nominacje to mój dobry kolega Jona, trzech sportowych youtuberów Landry, Mateusz Mikulak i Peter z kanału Football Okiem Petera oraz Ania Dąbrowska i Natalia Nykiel. Ja z kolei chciałbym nominować Hiltomiego, Mekkę, Walciego i Wiktora. Dzięki serdeczne. Piąteczka.